obwinionej o to, że w dniu 2 lutego 2019 roku około godziny 21:10 w Warszawie przy ulicy Moniuszki utrudniała ruch na drodze publicznej w ten sposób, że stała na jezdni, czym uniemożliwiała ruch pojazdu marki BMW o numerze rejestracyjnym WF9518R, to jest za wykroczenie z artykułu 90 Kodeksu Wykroczeń, i w tym samym miejscu i dniu około godziny 21:15 umieściła, wystawiając na widok publiczny, nalepkę na pojeździe marki BMW o numerze rejestracyjnym WF9518R bez zgody zarządzającego tym pojazdem, to jest za wykroczenie z artykułu 63a, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. Sąd zwraca uwagę tutaj przy okazji, rozpoznając już po raz kolejny sprawę protestów obywatelskich, że w demokratycznym państwie prawa protest uliczny jest zjawiskiem jak najbardziej pożądanym i wskazuje tylko na prawidłowe funkcjonowanie takiego pluralistycznego społeczeństwa i nie jest niczym niepożądanym, nie jest zjawiskiem, które należy, zjawiskami te protesty, demonstracje nie są czymś, co należy ograniczać, gdzie uczestników należy zniechęcać. To taka debata prowadzona także w tej formie jest solą demokracji i władza powinna dbać o to, żeby warunki dla takiej debaty były cały czas utrzymywane. Sąd zwraca uwagę, iż demokracja to jest wartość, ale to nie jest wartość dana raz na zawsze i to jest wartość, o którą warto i należy dbać i walczyć. Zwłaszcza, że tak naprawdę odwoływanie się do zwykłych, odwoływanie się tylko do mechanizmów demokratycznych, do mechanizmów wyborczych, jak się okazuje, jak pokazywała historia, jest często niewystarczające. To znaczy, zwracał na to uwagę po raz pierwszy taki znany konstytucjonalista i politolog, uchodźca z nazistowskich Niemiec, Karl Löwenstein, który w 1937 roku stworzył pojęcie demokracji walczącej, wskazując właśnie na to, iż demokracja nie może polegać tylko na tym, że stworzone zostały te mechanizmy wyborcze i to ma gwarantować jej zachowanie, utrzymanie i zapewnić brak możliwości nadużywania tych instytucji demokratycznych. I tutaj należy zwrócić uwagę, że właśnie takim narzędziem walki demokracji o zachowanie swojej istoty są właśnie wolne protesty, demonstracje obywateli, którzy nie tylko, że w określonych cyklach wyborczych wypowiadają się poprzez głosowanie, ale także na bieżąco mogą reagować na to, co się dzieje w społeczeństwie, wyrażać swoje niezadowolenie, swój protest, krytycznie wypowiadać się, czy to w funkcjonowaniu władzy, mediów państwowych i innych zjawiskach, które uważają, że mają przełożenie na funkcjonowanie całego społeczeństwa. I to właśnie, jak wskazywał Karl Löwenstein, jest potrzebne do tego, żeby demokracja przetrwała. W tym przypadku obwinieni przybyli pod budynki telewizji państwowej, żeby protestować przeciwko, jak wskazywali sami, jak to oceniają, do czego mają prawo, sposobowi, w jaki ta telewizja funkcjonuje, w jaki sposób relacjonuje, przekazuje społeczeństwu informacje. Wskazywali tu obwinieni, że te informacje są manipulowane i dlatego chcieli wyrazić swój protest. To, że ten protest też w tym przypadku przyjął formę takiego zajęcia pewnego miejsca w przestrzeni publicznej, w tym przypadku ulicy Moniuszki, jest też, jak wskazywał na to wielokrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka,
jak najbardziej dopuszczalny. Tutaj obrońca wskazywał już w swoim głosie, iż właśnie takie działania polegające na tym, iż ta wypowiedź czy ten przekaz manifestowany jest przez określone zachowanie, czyli czasami, które może polegać na blokowaniu pewnych działań czy pewnych miejsc, jest jak najbardziej dopuszczalny. Jedyną tak naprawdę granicą, może nie jedyną, ale najistotniejszą i nieprzekraczalną granicą, którą stawia Europejski Trybunał Praw Człowieka w odniesieniu do protestów, jest to, żeby to był protest pokojowy, żeby był pozbawiony jakichkolwiek formy przemocy. Jeżeli rzeczywiście w czasie protestów wykorzystywana jest przemoc, czy nawet odwołują się uczestnicy do przemocy, są jakieś groźby i użycia, to wtedy rzeczywiście Europejski Trybunał wskazuje, iż nie, takie działania nie podlegają ochronie prawnej i państwo może zdecydowanie takim protestom przeciwdziałać i wyciągać konsekwencje wobec jego uczestników. Natomiast jeżeli te zachowania są pokojowe, a nawet są dla niektórych nieprzyjemne, budzą dyskomfort, wprawiają niektórych czy to w zdumienie, czy po prostu budzą takie nieprzyjemne odczucia, to nie jest to podstawa do tego, żeby ingerować w ich przebieg. Co do czynności sprawczej polegającej na blokowaniu i utrudnianiu ruchu, czyli tego wykroczenia z artykułu 90, sąd tym zwraca uwagę, że jeżeli uczestnicy stojąc na jezdni, stojąc na ulicy, w ten sposób przejawiają swoją opinię i wyrażają swoje poglądy, no to nie można jednocześnie przyjmować, iż ich celem jest blokowanie ruchu i dlatego mają za takie działania odpowiadać. Jeżeli rzeczywiście zdarza się często, że pomiędzy tym wolnością do zgromadzenia i prawem do zajmowania przestrzeni publicznej, a z drugiej strony prawem do, czy organizacją ruchu, prawem do poruszania się i prawidłowej organizacji ruchu kołowego, może dojść do pewnego konfliktu. No ale jeżeli tak jest, to ten konflikt rzeczywiście na miejscu powinien być rozwiązany w zależności od tego, w zależności od konkretnych okoliczności, albo demonstranci mogą być przesunięci, albo ten ruch wstrzymany. I to powinny być wszystkie konsekwencje tego zdarzenia. Nie ma naprawdę żadnych podstaw, aby dalej, później prowadzić te postępowania, jeżeli rzeczywiście wolą zgromadzonych uczestników protestu nie było stawienie się w tym miejscu tylko po to, żeby zablokować ruch. Jeżeli służyło to zamanifestowaniu swoich poglądów, to należy na takich działaniach doraźnych poprzestać, bowiem te postępowania później prowadzą faktycznie do tego, iż inni mogą nie chcieć, mogą się bać przychodzić na takie demonstracje, bo później będą kierowane wnioski do sądu, bo będą prowadzone postępowanie. I sąd nie dziwi się, że wiele osób może być w ten sposób zniechęconych. Co do czynu z artykułu 63a, sąd tutaj zwraca w pierwszej kolejności uwagę na to, też tutaj zwraca uwagę obrońca i sąd też w innych rozpoznawanych sprawach. W przypadku demonstracji, zgromadzeń, czy to spontanicznych, czy notyfikowanych organem gminy, sięganie do tego przepisu, mając na uwadze jego rodowód i to, w jaki sposób znalazł się w polskim porządku prawnym, powinno być naprawdę bardzo, bardzo ostrożne i oskarżyciel powinien bardzo wstrzemięźliwie podchodzić do takich działań. Bowiem jeżeli mówimy o tym, że umieszczany jest napis, czyli manifestowane są określone poglądy w przestrzeni publicznej, no to wychodzenie z założenia, że robione jest to bez zgody zarządzającego tym miejscem, praktycznie mogłoby unicestwić debatę publiczną. No jeżeli tak by przyjąć, to należałoby stwierdzić, że każdy demonstrujący na ulicy powinien wcześniej wystąpić do zarządcy tej ulicy, żeby pozwolił mu na niesienie baneru, czy plakatu, czy czegokolwiek z jakimkolwiek napisem. Więc tutaj sąd wskazuje, że
to po pierwsze z tego powodu jest niezasadne. Natomiast sąd tutaj też wskazuje na konstrukcję tego zarzutu, która też jest w ocenie sądu wadliwa, bowiem tutaj oskarżyciel odnosi się do umieszczania tych nalepek na pojeździe, traktując je jako miejsce w rozumieniu tego artykułu 63a. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczy ruchomej, aucie, które się przemieszcza, no to trudno mówić tutaj o tym miejscu, w którym byłby umieszczony. Można sobie oczywiście wyobrazić, że samochód jest wykorzystywany do umieszczania określonych treści w określonym miejscu, to znaczy zostanie gdzieś zaparkowany i tam zostanie umieszczony napis. Ale wtedy jest środkiem wykorzystywanym, a nie tym miejscem. I to nie do właściciela czy zarządcy, jak to określono, tego pojazdu należy się zwrócić o zgodę, tylko do zarządcy tego miejsca, gdzie ten samochód się znajduje. Więc tutaj ten zarzut także z tego powodu nie mógł zostać uznany przez sąd, no bo ta konstrukcja tego zarzutu całkowicie pomija te znamiona wykroczenia z artykułu 63a. Także z tych względów sąd nie dopatrzył się także możliwości popełnienia wykroczenia z artykułu 63a. I już reasumując, sąd w tej sprawie, oceniając zachowanie obwinionych jako uczestników pokojowego zgromadzenia, nie dopatrzył się w ich zachowaniu społecznej szkodliwości, to znaczy tego, żeby rzeczywiście w tym miejscu i w tym czasie doszło do naruszenia, do ingerencji w społecznie cenne i doniosłe wartości. Ten protest mający na celu wyrażenie niezadowolenia z funkcjonowania państwowej telewizji był jak najbardziej dopuszczalny, możliwy. W ramach takiego protestu było też dopuszczalne manifestowanie tego niezadowolenia wobec osób, które z tą telewizją są związane, jeżeli tylko nie doszło do przekroczenia tych granic pokojowego protestu, a tak w tej sytuacji nie było. I sąd tutaj jeszcze na koniec chciałby zwrócić uwagę, iż determinacja organizatorów i uczestników tego zgromadzenia, które trwało przez 18 dni, którzy w styczniu i w lutym mieli na tyle siły, żeby zbierać się pod budynkami telewizji państwowej, pokazuje, że pomimo powołanych tych wszystkich wcześniej informacji o tym postępującym w niespotykanym tempie spadku wolności prasy w Polsce, można mieć nadzieję, że wolni obywatele, biorąc sobie do serca założenia demokracji walczącej, będą mieli jeszcze siłę, aby takim zjawiskom wpływającym na taki stan rzeczy przeciwdziałać. Nawet jeżeli debata publiczna, która odbywa się, która ma się też odbywać w mediach, w przestrzeni medialnej, nie może się odbywać całkowicie swobodnie, na co zwracają właśnie uwagę w swoim raporcie Reporterzy bez granic, to można jeszcze artykułować swoje poglądy na ulicy, co, jak pokazuje historia, już pozwoliło ocalić niejedną demokrację. Więc sąd ma to wszystko na uwadze, analizując szeroko wszystkie okoliczności tej sprawy, stwierdził, że obwinieni zarzucanych im czynów nie popełnili, dlatego uniewinnił obwinionych od popełnienia tych czynów. Uzasadnienie nie tylko odwołujące się do takiej suchej litery prawa, czyli do tych dwóch artykułów kodeksu wykroczeń, ale odwołujące się w ogóle do istoty tego protestu i też do ducha prawa. Ja jestem tym uzasadnieniem bardzo poruszona, bo sędzia przywołał pojęcie demokracji walczącej, czyli
takiego narzędzia demokracji, które jest czasem niezbędne, aby je uruchomić w obronie podstawowych wartości. Kiedy takie demokratyczne narzędzia jak wybory nie zdają egzaminu, czy nie wyczerpują obrony demokracji, nie można na nie liczyć. Uznanie nas za osoby, które starają się realizować demokrację walczącą, dla mnie jest ogromnym wyróżnieniem osobistym. To, co sędzia powiedział na koniec, że ma taką nadzieję, że właśnie obrońcy demokracji nie staną się na tyle zmęczeni, aby zaniechać swoich protestów ulicznych, bo prawdopodobnie już niewiele innych narzędzi do obrony demokracji pozostało. Ja to też traktuję jako takie osobiste zobowiązanie. Ja już jestem cholernie zmęczona, ale jak mówi to sędzia Biliński, to ja nie mogę zganiać tego jakiejś mojej absencji na zmęczenie i chciałabym, abyśmy się rzeczywiście mobilizowali, bo wybory są wyborami, ale oprócz tego narzędzia mamy jeszcze ulice, mamy jeszcze nasze gardła, mamy jeszcze nasze sumienia. I ten protest odwoływał się do sumień. Nie udało się poruszyć sumień osób z telewizji publicznej. Może kiedyś uda się poruszyć sumienia ludzi, którym do tej pory demokracja wydawała się czymś danym raz na zawsze i nie wymagającym osobistego zaangażowania. Może być tak, że osobiste zaangażowanie w postaci pójścia 12 lipca do urny wyborczej to będzie takie absolutne minimum, które może nie wystarczyć i demokracja może wymagać od nas więcej. Ja chciałam też zaapelować do wszystkich, aby przynajmniej sprostali temu minimum, czyli żeby każdy, dla kogo słowo demokracja nie jest tylko czymś, co jest napisane na tytułach książek czy w podręcznikach szkolnych, a kogoś, kto naprawdę w demokrację wierzy i chciałby w niej dalej żyć i chciałby, żeby żyły w niej nasze dzieci, nasze rodziny, żeby 12 wykonał to minimum, czyli poszedł do urny i zagłosował przeciwko totalitaryzmowi, przeciwko faszyzacji kraju, przeciwko kneblowaniu wolnych mediów, przeciwko kneblowaniu niepokornych sędziów, przeciwko zabieraniu takim osobom jak my wolności zgromadzeń i wolności wyrażania poglądów. Idźmy do tego, co nazywa się wyborami. Ja już się nie będę na temat zgodności czy niezgodności z konstytucją wyłuszczać, bo w tej chwili to już nie ma takiego znaczenia. Po prostu walczymy o przetrwanie tego, w co mam nadzieję trochę więcej niż nas kilka osób, które były dzisiaj pod sądnymi, wierzy.